Jestem Bubsman 2, strażnik zdrowia kobiecych piersi. Musimy wszyscy o nie zadbać, dlatego dziś będę łapać przypadkowe kobiety na ulicy za piersi. Dziękuję, Sylwester, za inspirację do nakręcenia tego materiału. Cześć, ja robię taką akcję, że badam kobiece piersi. No co ty, nie zrobisz tego dla nauki? Nie, ale to ja się zajmuję badaniem kobiecych piersi. Jaskinia! Twoje są bardzo piękne! Znaczy zdrowe! Przepraszam! Nieszczerze. Siema, robię taką akcję. Kocham, uświadamiać społeczeństwo. Poczekaj, ty jesteś youtuberem? Tam jest kamera i ty nakłaniasz dziewczyny, żeby badały piersi i poszły na mamografię, tak? Oczywiście, że chodzi o gammomrafię. Jeżeli już przykuliśmy waszą uwagę tym głupim filmem, to... Porozmawiajmy o rzeczach ważnych. Piersi bada w Polsce regularnie jedynie 30 kilka procent kobiet w przedziale wiekowym 50-69. Dwukrotnie mniej niż w takiej Danii, Słowenii czy Holandii. Mimo że rak piersi to najczęstszy złośliwy nowotwór u kobiet, a na bezpłatną mammografię nie potrzeba skierowania. Także łapcie swoje dziewczyny, podkreślam swoje, i zaprowadźcie je na bezpłatne badanie. My nie jesteśmy podstawione, naprawdę! A za tydzień badamy prostaty, chłopaki.